Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej 25 ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. W tym niezwykłym miejscu mocy, wśród światła, szczęścia, spełnienia, poznamy dzisiaj mądrość wielkiego ducha. Uniwersalne prawo wszechświata, które króluje tutaj na Ziemi. Prawo białego i czarnego wilka. Które są obecne w każdym z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy samotni, czy jesteśmy w grupie ludzi, czy odpoczywamy, czy pracujemy zawsze, w każdym momencie. Ten czarny wilk służy silem mroku, czyli destrukcji, zniszczenia wszystkiego tego, co ma niskie energie, niskie wibracje. I On podpowiada ci zawsze złe rozwiązania, podsuwa niewłaściwe decyzje. On nie wierzy w ciebie, on cieszy się z każdej porażki. To on jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju strach i obawy, że coś się nie uda. To on zawsze mówi, że to jest trudne, to jest dobre dla innych, ale nie dla ciebie. Nie zasługujesz na to. Ten czarny wilk jest mistrzem manipulacji i czasami ubiera tą owczą skórę czyli wydaje się że chce nam pomóc że troszczy się o nas że chce nas prowadzić do tego co dobre a w rzeczywistości jego jedynym celem jest nieszczęście brak wiary w siebie brak szacunku do siebie brak miłości do siebie i to on kieruje cię do tych wszystkich ludzi i sytuacji, które będą to potwierdzać, które jeszcze bardziej będą ściągać cię w dół, aż do całkowitego unicestwienia, bo to jest jego celem. Ale w każdym z nas jest również ten biały wilk, wierny przyjaciel, który zawsze wierzy w ciebie, który uczy cię, jak szanować siebie, jak kochać ciebie. On zawsze mówi, że zasługujesz na to, co najlepsze, bo jesteś dzieckiem wszechświata. On mówi, że masz te i inne talenty i wskazuje, jak je wykorzystać. Ten biały wilk prowadzi cię do szczęścia, spełnienia obfitości, miłości. To on pomaga realizować twoje marzenia. I na pewno znasz tą starą opowieść, gdzie dziecko przyszło do Indiańskiego szamana. I szaman przekazał mu tą mądrość, mądrość ziemi. I to dziecko, gdy usłyszało to, zapytało: Tak, ale który z tych wilków zwycięży? A Indianin odpowiedział: Ten, którego karmisz. I dokładnie dzisiaj na naszej ceremonii nauczymy się, jak. Karmić, jak wzmacniać tego białego wilka, aby twoje życie było pełne światła, spełnienia, szczęścia, obfitości, miłości, by realizowały się wszystkie twoje marzenia, by każda napotkana osoba była tą właściwą osobą, która pomoże ci dalej na twojej drodze, która będzie cię wspierać. Dzisiaj poznamy te wszystkie tajemnice, co zrobić, aby ten biały wilk prowadził cię każdego dnia do właściwych decyzji. Aby chronił cię i pomagał. Ale zanim przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji twojego wewnętrznego słońca. Następnie przejdziemy przez cały proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, miejscem transformacji, przemiany, mądrości wyższej, a następnie przejmiemy przesłania i wskazówki, które dzisiaj energia wszechświata pragnie nam pokazać, pragnie nas czegoś nauczyć, abyśmy mogli iść dalej krok po kroku. Do szczęścia spełnienia, miłości i obfitości. Dlatego bardzo proszę, wstań.